Witam w kolejnym odcinku, ale lekkie. Właśnie zaczynamy klatę. Zobaczcie, tutaj dziewczyny, jak to na klatkę, jadą delikatną rozgrzewkę. Grzyby oczywiście były, będą jeszcze wykroki, cała reszta. Tutaj reszta ekipy się rozgrzewa i wchodzimy na duże ciężary. Ale lekkie, jak widzicie, czekamy jak zwykle na Bartasa. Zaraz będzie i zaczynamy ostry trening. Rozgrzewka w toku. Wezmę teraz jeszcze 44, żeby się jeszcze dogrzać. Jeszcze zaraz wezmę jakieś 50 i zobaczcie, tutaj przywitam się z moimi najlepszymi sztangielkami, 70-kami i pojadę. Będzie razem ze mną. Zobaczcie, jestem już gotowy. Dogrzewałem się, jeszcze jedna seria była na 5 dych, a teraz jestem gotowy już na 7 dych. Ostatnio było 12 razy. Jak myślicie, ile będzie dzisiaj? Sam jestem ciekawy. Jadę. Dyszka. No i tyle samo. Myślałem, że pójdzie lepiej. A te 12 razy mnie wykończyło. Ile jeszcze raz tak? Obiecuję, że poprawię się następnym razem i zrobię coś innego. A teraz zaczynamy trening. Ten to jeszcze do końca mi nie opadło, ale muszę lecieć dalej, bo tu ekipa mnie ciśnie. Wezmę teraz wyższy skok, 45 stopni, zmniejszę na 44 i lecę tak 4 serie po 10 albo 8. Zobaczymy. Ale zobaczcie na technikę. Łokcie lekko z przodu, łopatki ściągnięte, barki na dół i bardzo dokładne spięcie i osiągnięcie. Spójrzcie tylko. Tak wiem, 4 takie serie z identyczną techniką, bardzo mocne spięcie. Pamiętamy, żeby łopatki ściągnąć, barki na dół, klata wypięta i jedziemy. Sama klata, kluczowy element. Przeżyłem, ale zmęczony jestem strasznie. Pompa nieziemska. Jeszcze raz wam powtórzę. Pamiętamy o dokładności. Kluczowy element przy klatce. Barki cofamy, łopatki ściągnięte, klata wypięta i tylko klata pracuje. Nie ma wyciągania tu barków, bo większość z nas tak robi. Później nie czujecie klatki, tylko barki. Zobaczcie, tu i jadę klatę. A teraz zrobię dużym ciężarem. Łapka skośna, sztanga. Dość szerokie ustawienie. Cała obręcz górna musi popracować. I lecę. Skupiam się na boku opuszczaniu. Oh!
27 bardzo ciężko. Jak boli? Bardzo fajnie, teraz masakruję dużym ciężarem, a później zrobię coś, czego już wam nie pokazywałem. Pewnie to robiliście, ale pompa i czucie spięcie będzie maksymalne. Czyli ćwiczenie, to, o którym wcześniej wspomniałem, czyli rozpiętki w bramce skośnej. Bardzo dokładne rozciągnięcie, bardzo dokładne spięcie. Zobaczcie. Dzisiaj spokojnie wystarczy. Nawet jeżeli macie słabe wyniki przy rozpiętkach, to tutaj nie musicie za bardzo myśleć. Wyciągi robią za was robotę, bo cały czas ciągną i mięsień jest spięty. Ale skupcie się tylko na dokładnym spięciu i zobaczycie, jaka robota. 4 serie po 10 wystarczy. Już jedno ćwiczenie rozciągające, przed chwilą widzieliście. Teraz maszyna, której jeszcze nie widzieliście. Jadę dalej rozciąganie. Zobaczcie, o co mi chodzi. Pośladki nie są tak. To co panie maksymalnie do tyłu. To co mówiłem wcześniej, barki cofnięte. Klata wypięta i mocno jadę. Łukasz, jesteś. I zobaczcie, jakie spięcie. Tu. Nie skupiamy się na jakimś wielkim ciężarze, tylko technika. Zatrzymanie w środku. Ból od pierwszego powtórzenia. Dziesięć spokojnie wystarczy. Jeszcze zrobię kilka serii. Klata zajechana. Teraz klata się zakończyła. Rozpoczęły się bicki. Startuję po małej rozgrzewce ze sztabną 5 dych. I robię od razu taki drop set, czyli tutaj 5 dyszek. Za chwilkę ściągamy 2 dziesiątki, zostaje 3 dychy i odcięcie. Zobaczcie. Tylko zobaczcie, jaka technika. Co zdziwienie jest, że nie zrobiłem oczka. 16 razy wystarczy. Czucie nieziemskie, palenie też. Takie 4 razy. Jadę dalej. Sami chcieliście, teraz seria specjalnie dla was. Seria podskórna. Trochę zmniejszyłem ciężar, ale zobaczcie, co się będzie działo. I technika, cały czas. Żeby dobić jeszcze lepiej, to idę z tyłu na drążek. No bo dobra, na podskoczy to zrobię inaczej. Tam z 15 kg, jadę górę jakie. Dajemy krok do przodu, łokcie szeroko i ciągniemy za głowę. I tu. Z zatrzymaniem. I od razu jadę od dołu. Zobaczcie, nie jadę tu przed sobą, tylko takie wygięcie. Od razu bicepsy naciągnięte i ty na ciągnięciu. Zobaczcie. On.
na dobicie jeszcze drążek od dołu. Bardzo dokładnie. I oczywiście takiej serii robimy 4 znowu, żeby kończyć urok. Ale to jeszcze nie wszystko. Więc zobaczycie, co będzie na koniec. Mam kolejne ćwiczenie. Jestem już mocno zmęczony. Bicepsy prawie eksplodowały po tamtych seriach. Dlatego teraz czas na ciężar. Ale najważniejsze, że na tym modlitewniku siadam bokiem, a nie przodem. Czyli zobaczcie, siadam bokiem i wyjmuję ciężar. A przygotowałem dla was i dla swoich bicepsów prawdziwą masakrę, bo aż 30 kg. Jadę bokiem. I zmiana. Zobaczcie, druga strona. Dane 30 kg. 10 razy w 4 seriach i będzie lepiej. Znowu bokiem. Elegancko, takie 4 serie, ale to jeszcze wszystko na bicepsy. Jeszcze później delikatne ćwiczenie, ale troszeczkę innym wydaniu. Do zobaczenia. Kolejne ćwiczenie na deser. Oczywiście jestem blisko 70, nie rozstaję się nimi w ogóle. Zobaczcie, jadę supinację. Pamiętamy o małym palcu, żeby mocno dopinać, a na koniec dobijam jeszcze młotkami. Zobaczcie. I motki. Moje ukochane 70. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze bicki. Kijaszka nie będę robił, jeżeli pozwolicie, bo coś mi tu wyrosło. Więc kijaszka na przedramię na dzisiaj odpuszczam. Widzimy się już jutro, gdzie robimy bardzo lekko nogi. Zaplanowałem zrobić, zdradzę wam tajemnicę, 200 na 25 razy. O 17 startujemy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć na żywo, to wiecie, gdzie robię. Zapraszam do Citizenu. A wieczorem wrzucam wszystko do sieci. Oczywiście, jeżeli przeżyję. Trzymajcie kciuki.